cykl poświęcony osobom niepełnosprawnym, takiemu codziennemu życiu, takiemu, z którym my wszyscy też musimy się zmagać. A ja ze względu na to, że na co dzień pracuję z osobami niepełnosprawnymi, mam ten łatwiejszy dostęp i potrafię jakoś tak wyciągnąć z tej rzeczywistości te obrazy, które dla wielu z Państwa na co dzień nie są dostępne. Także dzielę się tu moją pracą, która gdzieś tam zamyka jakieś 14 lat pracy i jest takim małym podsumowaniem. Pewnie nie będzie dla Was tajemnicą, że Krzysztof jest bardzo, bardzo mądrym człowiekiem, a dowody tego wiszą na tych ścianach tutaj. Każdy z nas wie, że życie nie jest proste, nie jest łatwe. W życiu zdarzają się różne chwile, i te przyjemne, i te mniej przyjemne. I kiedy możemy przyjść do galerii i nauczyć się czegoś, oglądając zdjęcia, oglądając sztukę, wydaje mi się, że nie może być lepszej okazji do tego, żeby wyjść bogatszym o coś. I to są właśnie zdjęcia Krzysztofa. Dlatego powiedziałem, że jest mądrym człowiekiem, bo kiedy patrzę na jego zdjęcia, to się czegoś uczę. Uczę się tego, że życie oprócz tych wyzwań, które z sobą niesie, ma także dla nas sporo radości. I to możecie zobaczyć na tych zdjęciach. Myślę, że to jest bardzo istotne, zwłaszcza dla tych osób, które są bohaterami tych zdjęć, a są z nami dzisiaj tutaj. Myślę, że dla nich gorące brawa. Krzysztof od wielu, wielu lat zawodowo jest związany ze środowiskiem współpracującym, pracującym z osobami niepełnosprawnymi. Szanowni Państwo, obserwując Krzysztofa i życie Krzysztofa, tak mi przyszło do głowy i tak sobie pomyślałam, że jest wyjątkową osobą. Wyjątkową dlaczego? Dlatego, że Krzysztof swoją pracę zawodową nie traktuje jako źródło dochodu. Krzysztof pracuje, właściwie Krzysztof żyje z niepełnosprawnymi, Krzysztof bawi się z niepełnosprawnymi, przyjaźni. I myślę, że warto tutaj powiedzieć, że człowiek jest spełniony i ma dobre życie wtedy, kiedy robi to, co lubi, kiedy robi to, co kocha. A Krzysztof robi to, co kocha, dlatego teraz powiem z pełną odpowiedzialnością. Jest spełnionym człowiekiem, a do tego wszystkiego potrafi pięknie połączyć swoją pasję z pracą zawodową.